dobry, z tej strony Karolina i witam się z Wami w kolejnym czytelniczym vlogu na moim kanale. Ostatnio w moim życiu dzieje się zarówno dużo, jak i mało, bo na przykład dużo czytam, co jest sporym zaskoczeniem, ponieważ ostatnio jakoś tak mi nie tyle co nie było po drodze z książkami, no bo czytałam cały czas, ale zdecydowanie to był wolny proces. Natomiast ostatnio szaleję, przeczytałam No Big Deal, Heartstopper, coś jeszcze i bardzo ważną książkę, to znaczy The Poet X, Elizabeth Acevedo. To jest też autorka książki With the Fire on High, która okazała się, że była pierwszą napisaną przez nią książką, ale drugą wydaną. The Poet X napisane jest w formie, nie widzicie, bo mi tak światło pada, ale w formie wersów. Opowiada o dorastaniu Xiomary, dziwne imię pisane przez X, dziewczyny z Harlemu, która zmaga się z różnymi problemami, nie tylko tymi typowo młodzieżowymi, ale też z problemem na przykład ze swoją matką, która jest bardzo wierząca i która chce naszą bohaterkę, nawet nie wiem jak to powiedzieć, nie zachęcić do wiary, to nie jest w ogóle forma zachęcenia. I właśnie Xiomara, wyraża swoje myśli, uczucia, zabiera swój głos, który jej się należy, pisząc poezję w swoim notatniku, z którym są związane różne sytuacje i ta książka jest naprawdę bardzo dobra. Ona została, zwyciężyła National Book Award w 2018 roku i zresztą kilka innych nagród. Myślę, że to jest naprawdę coś wartego przeczytania. Co Wam mogę jeszcze o tym powiedzieć, że jest świetny audiobook. Ja słuchałam audiobooka, którego właśnie ta autorka jest znakomity, bo gdy czytamy tę poezję, tak jakby fizycznie w książce, to jest bardzo dobre, ale gdy słuchamy dokładnie uczuć, emocji, jakie chciała nam przekazać autorka i jakie doskonale udaje jej się przekazać, to jest to jeszcze lepsze doświadczenie, świetna, mogłabym nawet powiedzieć, że wybitna młodzieżówka. Bardzo ważna tematyka związana z dorastaniem, swoim ciałem i tym, jak postrzegają je inni. Czasami postrzegają je jak swoją własność i właśnie relacje rodzinne bardzo, bardzo tutaj napięte i skomplikowane. Bardzo polecam, to jest coś świetnego. A druga książka, to pewnie podejrzewacie, że mi się podoba, bo jednak ta autorka napisała Siwicz. I to jest druga część Siwicz, ale nie do końca, ponieważ Siwicz Rising można czytać bez znajomości Siwicz, czego ja nie polecam, bo jednak jest tu kilka takich nawiązań, takich elementów, które warto znać właśnie z pierwszej części Siwicz. Tak jak Siwicz, to była oryginalna historia Urszuli, czyli czemu Urszula stała się Urszulą, akurat tutaj Urszula to jest Evie. Czyli mielibyśmy taki background, takie tło, co było przed małą syrenką, to tutaj mamy już historię małej syrenki. Ale w przeciwieństwie do Pod taflą, kiedy siostry ze sobą rywalizowały, tutaj mamy pokazaną siłę siostrzeństwa i wspierania się. I właśnie tutaj nasza mała syrenka, czyli Alia, ma siostrę bliźniaczkę Runę. I w momencie, kiedy Alia wypływa już na ląd, staje się człowiekiem na chwilę, to Runa chce ją uratować. Jest to świetnie napisane. Dla tych, co narzekali, że w Siwicz niewiele się dzieje, tutaj się dzieje bardzo dużo. Tutaj zdecydowanie jest cała akcja nastawiona, czy cała książka nastawiona na akcję, ale też na rozwój naszych trzech głównych bohaterek. Evie, Ali i Runy. Oczywiście pojawiają się też inne siostry i one są bardzo ważne, ale no te odgrywają tą najważniejszą rolę. Coś świetnego, bardzo mi się podoba. I co? Teraz na weekend nie będzie mnie w domu, bo sobota, niedziela jesteśmy w Łodzi, a czwartek, czyli dzisiaj, i piątek jestem u Krzyśka w jego rodzinnej miejscowości. I tak, plan jest taki, że kończę Siwicz, a później się tak zastanawiam, co ja bym sobie poczytała. Mam ochotę sięgnąć bardzo po książkę, którą poleca Łukasz, Talking Cloud. Ona po polsku chyba nazywa się Uwolnione albo Uwolniona. Oryginalny tytuł to Educated. Ale mam coś ochotę na jakieś takie reportaże.
literaturę faktu. Muszę skończyć jeszcze Niewolnicę Władzy, czyli książkę z polecenia Krzyśka. I może dzisiaj podczas podróży będziemy słuchać audiobooka Wiedźmina. Nie jest to wykluczone. I co? I bardzo chciałabym przeczytać, czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette. Na pewno słyszeliście o tej książce, tak mi się wydaje. O zakonie siostry, czy ośrodku prowadzonym przez siostry Boromeuszki, w którym działy się rzeczy, które po prostu, no, ciężkie są w ogóle do opisania i do wyobrażenia. Część tego reportażu była też, zawarta w Polska odwraca oczy. Czy ja mam mydło pod paznokciem, właśnie je zjadłam? Tak, zdecydowanie to było mydło, które właśnie zjadłam. I to tyle na teraz, będę do Was przychodzić z update'ami i mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się przeczytać coś więcej niż Sea Witch Rising. Cześć, jak widzicie, wracamy z Łodzi, jest niedziela, nie nagrywałam kilka dni, bo nie było kiedy. Tutaj Lucjanek. Na przykład, jak słyszeliście przede mną, przemiła Ola siedzi na fotelu. No, a ja gadam. No, ale w każdym razie efekty naszego łódzkiego nagrywania będziecie mogli zobaczyć już we wrześniu. A ja właśnie czytam Sea Witch Rising, jestem na 120 stronie. I przeszkadzam innym. Ola słucha Daisy Jones and the Six. No. I wiesz co, nie złapię, bo jakby mam na siebie. Lucjan! Dzień dobry. No, także tyle na teraz. Hej, cześć, dzień dobry. Ja właśnie próbuję montować vloga z Edynburga, ale mam ponad 150 plików. 150 filmów, które będę musiała połączyć w jedno, więc pewnie będę siedzieć na tym całą noc. No, ale mam nadzieję, że chociaż tamten film Wam się spodoba. I już na pewno jest na kanale, jeśli widzicie ten. Tak jak mówiłam Wam, teraz nie czytałam zbyt dużo, no bo byłam u Krzyśka. Później byłam w Łodzi, byłyśmy z Olą i z mnóstwem innych osób, żeby przygotować pewien projekt, który na razie jest projektem tajnym, ale już niedługo będziecie mogli zobaczyć efekty naszej pracy. Myślę, że takie coś będzie fajną inicjatywą, fajnym przełamaniem takiej, no nie nudy, tylko takich zwykłych filmów na BookTube, więc mam nadzieję, że obejrzycie te filmy. I tak jak Wam mówiłam, czytam Sea Witch Rising i jestem na 150 stronie i dzieje się bardzo dużo. Chyba, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, póki nie skończę, ale bardziej mi się podoba niż Sea Witch. Nie wiem, jak to się stało, ale autorka jakby osiągnęła zupełnie inny poziom mówienia o pewnych rzeczach. Wiecie, Sea Witch była moją ulubioną książką w tamtym roku, jedną z ulubionych książek w tamtym roku, a Sea Witch Rising, no, daje radę. I to bardzo daje radę. Jestem, tak na, mówię, na 150 stronie, bardzo dużo się dzieje od samego początku. No, jest cudowna o siostrzeństwie, o poświęceniu dla drugiej osoby, dla swojej konkretnej siostry bliźniaczki. Bardzo, bardzo uwielbiam, po prostu coś wspaniałego. A chwilę przed wyjazdem przyszła do mnie książka od wydawnictwa kobiecego, czyli Pieśnie Syreny. To jest coś, o czym mogliście już słyszeć wielokrotnie i na naszym polskim BookTubie, i na zagranicznym BookTubie. Jest to książka, jakby przetłumaczenie tytułu To Kill a Kingdom. Ja oryginał też mam na półce, ale przeczytam tą wersję właśnie polską, żeby Wam powiedzieć co i jak. Jest to niby retelling, ale nie do końca w sumie retelling Małej Syrenki. Po prostu mamy tutaj syrenę i 17-letnia Lyra jest królową syren, najbardziej zabójczą ze wszystkich. Jej pozycja pozostanie niezachwiana do czasu, aż los zmusza ją do zabicia jednej ze swoich. Królowa mórz wymierza córce okrutną karę, zamienia ją w człowieka. Aby wrócić do swojej naturalnej postaci, Lyra musi dostarczyć matce serce księcia Eliana. Więc właściwie jest to oparte na motywie z Małej Syrenki, czyli syrenka, która staje się człowiekiem i wychodzi na powierzchnię. Ale tak naprawdę z baśnią nie ma to nic wspólnego. Tutaj ma być mrocznie, okrutnie i mamy mieć fajną główną bohaterkę. Na to właśnie liczę. No więc na razie to tyle. Będę do Was przychodzić z update'ami. Jeśli ten vlog szkocki mnie nie zabije. Dobra, zrobimy sobie teraz małe get ready with me. Jest dzisiaj czwartek, nie poszłam do pracy i mam dzisiaj taki dzień ogarniania życia i siebie.
Chciałam Cię nagrać bardzo film z zapowiedziami, ale te filmy zawsze zajmują strasznie dużo czasu. Uwielbiam je robić i poszukiwać zapowiedzi książkowych na najbliższy czas, ale to jest zawsze cholernie pracochłonne. Więc bez zmian czytam Sea Witch Rising. Jestem na 275 stronie, w sumie nie zostało mi zbyt dużo, bo ona ma troszkę ponad 400. Może ją dzisiaj skończę? Nie wiem. I skończyłam też Daisy Jones and the Six, ale to, co chciałam Wam powiedzieć, to właśnie poopowiadam Wam trochę o tych książkach, malując się. Daisy Jones and the Six. Ja w ogóle, moja przygoda z nią jest bardzo długa, ponieważ ja zaczęłam ją i słuchać na audiobooku bardzo dawno temu. Jakoś na przełomie maja i czerwca. I muszę sobie dać tutaj lusterko. Okej, na przełomie maja i czerwca, kiedy to zagraniczny booktube po prostu o niej huczał. I ja stwierdziłam, że mimo tego, że to nie jest do końca w 100% moja tematyka, no to jednak musi coś być na rzeczy i bardzo się cieszę, że słuchałam audiobook, bo był to chyba najlepszy audiobook, jaki w ogóle, z jakim w ogóle miałam do czynienia w życiu. Każdy bohater jest jakby czytany przez inną osobę i w ogóle mi się wydaje, że ten czytający skład to głównie się składał z aktorów, z profesjonalnych aktorów, którzy jakby modulację głosu mają opanowaną do perfekcji i rzeczywiście audiobook był świetny, natomiast ostatnie 50 stron zdecydowałam się czytać już tak normalnie, fizycznie, bo to, co zauważyłam, oj, coś spitoliłam, że czytając książkę bardziej odbieram emocje. Gdy słucham audiobooka, to mogę stwierdzić, że książka jest świetna albo że świetna nie jest, natomiast nie odbieram tych wszystkich emocji aż tak bardzo, jakbym to robiła czytając fizycznie książkę. I ja wiedziałam od początku, że Daisy Jones and the Six, no to jest fenomenalna powieść z audiobooka, ale cieszę się, że te ostatnie 30-50 stron przeżywałam, czytając ją fizycznie. Jest to w ogóle historia zespołu z lat 70., zespołu The Six i solowej, rozpoczynającej swoją karierę gwiazdy Daisy Jones i ich losy się łączą i poznajemy właśnie historię. Jak dochodzi do tego, że oni się poznają i razem zaczynają grać i później jak dochodzi do rozpadu zespołu, to nie jest spoiler. Wiem od razu, że ten zespół się rozpadnie i jest to zrobione w formie ustnej, w formie takiego wywiadu z różnymi członkami, ale nie jest to tak, że najpierw jest wywiad z Daisy, potem z Billim, potem na przykład z Kamilą, tylko jest to zrobione tak, że mamy tutaj zachowaną chronologię i te same osoby naprzemiennie opowiadają o... Znaczy, inne osoby opowiadają naprzemiennie o tym samym zdarzeniu i to daje fajny obraz, bo każdy z nich widział pewne rzeczy i czuł pewne rzeczy inaczej. I jeśli dla kogoś coś było świetne, to dla tej drugiej osoby mogło być to totalną tragedią. I fajnie to właśnie pokazuje to, jak bardzo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wykreowanie postaci jest tak genialne, naprawdę ciężko uwierzyć, że to nie są bohaterowie, jakby to nie jest zespół, który istniał naprawdę. I serio, jak o tym, jak zaczęłam czytać, to wpisałam kilka razy w Google właśnie, czy to był prawdziwy zespół i kiedy okazało się, że jednak nie, jednak naprawdę to jest fikcja, to jest to coś, w co ciężko uwierzyć, bo naprawdę trudno jest spotkać aż tak ludzkich, aż tak prawdziwych, aż tak dobrze wykreowanych bohaterów. Jeśli nie wiecie, bo może możecie przecież nie wiedzieć, to Daisy Jones and the Six została właśnie napisana przez autorkę Siedmiu Mężów, Evelyn Hugo. Czy też Hugo, jak słyszałam już parę wersji czytania. Nazwisko Evelyn i tam było dokładnie to samo, że mieliśmy wrażenie, że to są po prostu prawdziwi ludzie, którzy kiedyś żyli, bo ciężko tak oddać relację, dynamikę pomiędzy poszczególnymi bohaterami tak dobrze, jak robi to po prostu Taylor Jenkins Reid.
Ja jestem zachwycona, Wam bardzo polecam, ale taką szczegółową, bardzo szczegółową opinię nagramy z Olą w naszym drugim odcinku Czytamy, bo to właśnie Wy wybraliście tą książkę dla nas. Ola też przeczytała, Oli też się bardzo podobało, więc to jest dobry znak, bo Ola zazwyczaj nie czyta takich książek ala obyczajowych, więc coś musi być na rzeczy. Będziemy też mówić o These Witches Don't Burn. Jestem bardzo ciekawa opinii Oli, wiem, że ona ma zacząć tą książkę niedługo. I będziemy jeszcze też mówić o książce, bo tutaj nam się plany zmieniły. Najpierw miałyśmy mówić o The Paper and Heart Society, ale że ja się o niej już nagadałam trochę, to zdecydowałyśmy się razem przeczytać trzecią książkę Louise O'Neill, czyli Only Ever Yours. Jest strasznie gorąco, Chryste Panie. Więc to jest to. Plan na dziś jest taki, że chyba się zbiorę do nagrywania, ale najpierw muszę ogarnąć pokój, bo to jest nieporozumienie jedno wielkie. Fuh! I może sprzątając pokój posłucham sobie Wiedźmina, bo Wiedźmin to jedna z książek, które zaproponował, polecił mi Krzysiek w ramach naszej akcji. On poleca, ona czyta. Ja też go muszę zmotywować, bo na początku, wiecie, akcji jest takie podekscytowanie i czytanie tych książek, a później to nam się jakoś tak rozeszło. Trochę pozapominaliśmy, więc to jest tyle. I widzimy się zaraz w kolejnym klipie. Dzisiaj jest sobota, tak. Za godzinę przyjeżdża do mnie Ewa, Kat vloguje, będziemy razem nagrywać i co? Wczoraj nagrałam motyw na październik z Kombuk, nie mogę się doczekać już powrotu tej akcji, a dzisiaj rano skończyłam Sea Witch Rise i nie wiem. Na początku mi się bardzo podobała, a później czułam się tak, jakbym trochę zmuszała się do czytania, jakby to nie była dobra książka na teraz. To znaczy, to nie jest zła książka, jakby broń Boże, tutaj bardzo dużo się dzieje. Bardzo polubiłam bohaterów Ivy, którą poznajemy jako wiedźmę morską. Jeszcze w pierwszej części, w Sea Witch, jest tutaj jej rozdziały, kiedy ona prowadzi narrację, są przeplatane z rozdziałami runy, czyli siostry bliźniaczki Ali, która właśnie jest tutaj naszą małą syrenką i świetnie jest pokazane to siostrzeństwo, wspieranie się kobiet. Jednak mam wrażenie, że czegoś mi brakowało albo po prostu nie był to mój czas, żeby czytać właśnie Sea Witch Rising. No nie wiem, mam parę fragmentów zaznaczonych. Naprawdę dobrze mi się to czytało. Nie miałam takich, wiecie, problemów z wkręceniem się w akcję, ale mam wrażenie, że to nie było to. Że Sea Witch to była dla mnie piątka i to była ulubiona książka w tamtym roku, jedna z ulubionych, gdzie przy niej płakałam, przeżywałam, a tej bym dała 3,5. To też nie jest mało oczywiście, ale jednak nie potrafię powiedzieć nawet, co mi się nie podobało albo co mi przeszkadzało. Po prostu nie czułam, że czytam ją w dobrym momencie, albo że to jest taka, wiecie, moja książka. Ale właśnie, co do ale. Mam jedno ale, które osoby też miały, bo czytałam opinię po przeczytaniu na Goodreads, że nie mogę tego powiedzieć, bo to jest spoiler. Obawiam się, że nie ma tego, ale nasza główna bohaterka po jednym wydarzeniu zachowuje się tak, jakby tego wydarzenia nie było. I z jednej strony jest to troszkę głupie, że tak szybko się otrząsnęła, ale z drugiej strony, kurczę, trochę ją rozumiem, bo jednak były ważniejsze rzeczy jakby na teraz i pewnych rzeczy no, nie dało się przywrócić, nie dało się naprawić, dlatego trochę to rozumiem, trochę próbuję to zrozumieć. Nie było to absolutnie złe, po prostu tak jak mówię, nie było to coś dla mnie. Być może gdybym ją przeczytała jeszcze raz, to w jakichś bardziej dogodnych warunkach, kiedy naprawdę miałam taką mega, mega ochotę ją czytać, to byłoby lepiej. Bardzo możliwe. A teraz w planie czytelniczym jest pieśń Syreny. Mówiłam Wam, że będę ją czytać. I to jest na ten tydzień. Pewnie jak skończę ją, to ten vlog się pojawi razem z recenzją. I mam zamiar też czytać Wiedźmina. Przeczytałam dwa pierwsze, właściwie przesłuchałam dwa pierwsze, a tu nie ma spisu treści. Przesłuchałam dwa pierwsze opowiadania z Ostatniego Życzenia. I teraz jest Głos Rozsądku. I ten przeczytam, bo to są głosy rozsądku, są jakby przeplatają inne rozdziały.
i ziarno prawdy. Tak sobie, taki mam plan na teraz, więc to jest to. Książki, które będę teraz czytać. Nie, jestem po prostu tak już podekscytowana tym październikiem z kombuk. Zaraz sobie zrobię TBR, takich książek, które chcę na pewno przeczytać. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Cześć, jest dzisiaj poniedziałek. Tak, ciężki dzień był dzisiaj za mną, już właściwie jest za mną. I przeczytałam bardzo dużo, ponieważ jestem aktualnie na... No, powiem wam, że jestem zaskoczona. Na 147 stronie, tutaj piękne etui z różowej fabryki. Na 147 stronie książki, już ją wam wyciągam, Pieśń Syreny, a zaczęłam ją czytać wczoraj. Jak na razie bardzo mi się podoba. Zdecydowanie nie jest to taka młodzieżówka, z której coś wyciągniecie, oprócz bardzo dobrej rozrywki, bo to jest jednak młodzieżówka typowo rozrywkowa. W oryginale bardzo ją chwaliła Zuza, Kulturalna Szafa, teraz ta polska wersja zbiera mieszane opinie. Ja jestem jak na razie jak najbardziej na tak, nic mnie nie nudzi, zobaczymy co będzie dalej. Chociaż wiecie, mogliście się już przekonać, że ja raczej nie jestem czytelnikiem fabularnym, tylko jestem czytelnikiem bohaterowym. To znaczy, fabuła może być ok, jakby nie musi pędzić, jeśli ma jakikolwiek po prostu sens i dąży do jakiegoś punktu, to może dążyć bardzo wolno. Dla mnie jest ważne to, że są bohaterowie, którzy są ciekawi. I tutaj w ogóle mam taką karteczkę, teraz ją muszę przełożyć i myślę, że przełożę ją do jakiegoś kolejnego rozdziału, na przykład na stronę... Dobra, na stronie... 190 kończy się rozdział, bo ostatnio miałam dosyć duży problem z motywacją do czytania, to znaczy mi się chciało czytać, ale wyciągałam książkę, czytałam dwie strony i włączałam telefon, Instagram i nie mogłam się skupić na niczym, więc wymyśliłam sobie system zaznaczania sobie w zależności od tego, ile mam czasu i czy chcę spać, czy nie, na przykład 20 stron i zaznaczam sobie na końcu rozdziału i to jest trochę motywujące, powiem wam tak naprawdę, więc to jest to i w międzyczasie to już wam chyba mówiłam, ale podczytuję Wiedźmina, teraz przeczytałam rozdział pod tytułem Ziarno Prawdy i mi się bardzo podobał, teraz przede mną Głos Rozsądku. Jak skończę Pieśń Syreny, to wtedy siądę jakby intensywniej przy Wiedźminie i możecie się spodziewać mojej opinii na temat tej książki w podsumowaniu akcji Ona... Nie, On poleca, Ona czyta. Tak, bo to będzie ten odcinek, więc to są te dwie książki. Też wczoraj wam na live mówiłam, że zrobiłam sobie TBR 20 książek, które chcę przeczytać do końca tego roku. Oczywiście wam teraz tu nie zdradzę go całego, ale zastanawiam się, co czytać dalej. Mam ochotę na reportaż. A to jest dobry znak, bo dawno nie miałam ochoty na reportaż, ale też w związku z naszą akcją, którą wymyśliłyśmy z Kazem, znaczy to jest generalnie coś podobnego do On poleca, Ona czyta, ale mamy teraz Ona czyta, gdzie ja polecałam Kat książki i dałam jej, żeby przeczytała z mojego polecenia i oczywiście w drugą stronę. I Ewka, w ogóle dziwnie do Kat mówić Ewka albo Ewa po imieniu, jakby to jest nienaturalne. I Was Born For This, Alice Osman i One płoną jaśniej. O One płoną jaśniej mogliście sobie troszkę więcej posłuchać w moim... W czym moim właściwie? W moich zapowiedziach, tak. Więc teraz idę czytać. Zastanawiałam się jeszcze nad nagraniem tego TBR-u, ale nie wiem, czy mi się chce teraz to robić. I czy mam siłę i energię. Zobaczymy. A teraz się żegnam. Cześć, w sobotę, witam się dzisiaj z wami, ponieważ mam kilka rzeczy wam do pokazania. Jak widzicie, ja raczej nie kręcę vloga, kiedy nie mam nic do powiedzenia. To znaczy, nie wiem, nie kręcę jak mój kot śpi, albo nie kręcę jakichś takich niepotrzebnych fragmentów, które by nic nie wniosły. Dlatego jak do was przychodzę, to najczęściej albo z opinią książki, albo z update'em czytelniczym, albo na przykład z paczką, która do mnie przyszła. Jest to paczka z Funko Popami. Ja już tą paczkę odpakowałam. Przyszła do mnie ze sklepu Stworki Potworki i przyszły trzy popy.
Pierwszy z nich to Pushin. Z nim robiłam też rozdanie na Instagramie. Wprawdzie ten to jest dla mnie, mój prywatny Pushin. Natomiast wy będziecie mogli swoją wersję zgarnąć. To znaczy już mogliście, jak oglądacie tego vloga. Ale będę miała dla was jeszcze jednego popa, czyli Pushin Mermaid. Jak zwykle trzyrękowe klimaty tutaj na tym kanale. Więc będzie jeszcze jedno rozdanie, jeśli nie daliście rady wziąć udziału w tym. Kolejny pop, który do mnie przyszedł, to z najnowszej części Toy Story będzie mi pasował do tamtego, którego nie widzicie, bo też jest z Toy Story. I oczywiście linki do tych popów znajdziecie w opisie tego filmu. I przyszedł jeszcze jeden, który pasuje właściwie do tematyki tej recenzji, ponieważ jest to książę Eryk z Małej Syrenki, a być może wiecie, co ostatnio czytałam. Czytałam książkę, o, muszę tutaj po nią sięgnąć, Pieśń Syreny Aleksandry Pisto, wydaną przez wydawnictwo Kobiece. Przeczytałam i mam do was, z wami, do podyskutowania troszkę na jej temat. Przede wszystkim na okładce czytamy, że to jest mroczna wersja Małej Syrenki, w której morskie głębiny zamieszkują przerażające zabójczynie. Zgadza się tylko druga część tego zdania, ponieważ według mnie nie jest to mroczna wersja Małej Syrenki, tylko dlatego, że mamy tu syreny. Jedynymi jakby łącznikami historii z Pieśni Syreny z Małą Syrenką to to, że właśnie mamy syrenę, która wychodzi na ląd, a po drugie Królowa Mórz przypomina do złudzenia wiedźmę morską. Ale jakby, jeśli chcecie po nią sięgnąć, to nie nastawiałabym się na retelling Małej Syrenki, ale coś całkowicie nowego i oryginalnego. Więc tak, w Pieśni Syreny mamy królestwo podmorskie, w którym rządzi okrutna Królowa Mórz, która wyznaczyła taki zwyczaj, że co roku każda syrena znajdująca się pod jej władzą ma zabić człowieka w dniu swoich urodzin. Nie tylko zabić, ale też wyrwać mu serce. Tutaj właśnie syreny są niesamowicie okrutnymi zabójczyniami, które właściwie nie mają żadnych skrupułów. I mamy też naszą główną bohaterkę Lirę, która jest córką Królowej Mórz i jest dodatkowo potencjalną kandydatką do tronu, czyli osobą, która zastąpi swoją matkę w momencie, kiedy jej matka uzbiera 60 serc. Oprócz tego, że Lira jest syreną i oczywiście w każdą rocznicę swoich urodzin kradnie serca, to nie są to zwykłe serca, ponieważ są to serca książąt. Ona, aby udowodnić swoją siłę i swoje umiejętności, swoją wartość tak naprawdę, nie kradnie serc zwykłym żeglarzom czy pozostałej części załogi, tylko właśnie książętom. Jej celem jest książę Elian, czyli chłopak, mężczyzna, właściwie ciężko powiedzieć, ile on ma lat. Lira jest teraz chwilę przed 18 urodzinami i to jest ktoś, o czyim sercu Lira marzy najmocniej, ponieważ to właśnie Elian jest zabójcą syren. Razem ze swoją załogą na swoim statku poluje na syreny i je zabija. I pewnego dnia Lira zabija Trytonidę. Mamy tutaj syreny i trytonidy. Syreny to są właśnie pół ludzie, pół ryby, a trytonidy to są takie nie do końca myślące stworzenia, które trochę przypominają syreny, ale nie do końca nimi są. To jest taki trochę podgatunek syren, o wiele gorszy niż same syreny. Zabija tą Trytonidę z prostego powodu. Trytonida czaiła się właśnie na jej ofiarę, czyli na księcia Eliana. Kiedy matka się o tym dowiaduje, co jakby jest nie do ukrycia, ponieważ jej matka jako Królowa Mórz wie o wszystkim w każdym momencie, co się dzieje pod wodą, oskarża Lirę o to, że uratowała człowieka, że wykazała jakąś litość w stosunku do tego podłego podgatunku, jakimi są ludzie. Natomiast no, Lira widzi to troszkę inaczej, ponieważ Lira wie, że zrobiła to dla siebie, żeby udowodnić swoją wartość, żeby wykończyć najgorszego wroga samodzielnie. Lira zostaje zamieniona w człowieka i trafi... Boże, naprawdę, już ciężko jest. Lira trafia na ląd i trafia na statek. Domyślacie się, czyj to jest statek?
Oczywiście jest to statek księcia Eliana. Mamy więc dwójkę ludzi, którzy nawzajem na siebie polują i misję, w której muszą zjednoczyć swoje siły. Misja polega na odnalezieniu pewnego przedmiotu, który zasadniczo dla obu stron ma tak samo ważne znaczenie i ma im służyć do tego samego. I bardzo podobało mi się tutaj wykreowanie świata, zarówno tego morskiego, który poznajemy tylko przez chwilkę, jak i tego lądowego. W świecie morskim mamy królową i ludzi, którzy są jej poddanymi, którzy bezwzględnie się jej słuchają, ale tak naprawdę to, że oni się jej słuchają, nie wynikają z jakiegoś podziwu, z szacunku do niej, tylko z ogromnego strachu. Matka Liry jest czymś, stworzeniem absolutnie okrutnym, bez żadnych uczuć, która nie szanuje swojej córki, nie szanuje nikogo, która zmusza Lirę w pewnym momencie do zrobienia tak okrutnej rzeczy, nie tylko raniącą Lirę, ale która powinna też zranić samą królową mórz. To jest naprawdę bardzo zła postać, która jest doskonale wykreowana. Ona jest okrutna do tego stopnia, że troszkę tak jak mieliśmy w Pod Taflą, kiedy to król morza zeswatał swoją córkę z Zeilem, o wiele starszym mężczyzną, tutaj jest podobnie, kiedy to właśnie Lira ma być oddana właściwie jako żona, jako kochanka, jako służąca, jako jakaś niewolnica, tak zwanemu pożeraczowi ciał, który jest trytonem przypominającym rekina. No i mamy ląd, mamy 100 królestw i bardzo mi się podobało to, że my jako czytelnicy mamy chociaż, wiecie, w takim małym stopniu możliwość poznać właśnie kilka z tych królestw, zwyczaje, które tam panują i charakterystykę konkretnego królestwa. Na przykład mamy królestwo właśnie, które należy do księcia Eliana, czyli Midas, i jest to królestwo oczywiście złota. I to mi się bardzo podobało właściwie. I na przykład krążą legendy, że krew Eliana jako tego księcia, gdy go się przetnie, to wycieka złoto. Te oczywiście legendy są nieprawdziwe, ale fajnie, że są i są podsycane przez jeszcze członków jego załogi. Mamy też królestwo, do którego dążą nasi bohaterowie, Królestwo Wiecznego Lodu, gdzie królowie, znaczy nie królowie, członkowie królewskiej rodziny muszą na przykład w dniu swoich urodzin, któryś tam chyba 16, wyjść na górę i tylko członkowie królewskich rodzin są w stanie na nią wejść. Mamy też królestwa złodziei, mamy królestwa wojowników, więc to troszkę jest tak jak w Grze o Tron, że różne królestwa mają swoją tradycję, mają swoją kulturę i charakterystykę. To było naprawdę fajne, bo jednak często jest tak, że mamy fantastykę młodzieżową, jakiś wątek fantastyczny i misję, jakiś cel naszych głównych bohaterów, natomiast to w żaden sposób nie jest obudowane. Tutaj zdecydowanie jest to obudowane, może nie w takim stopniu, jak ja bym chciała, bo ja bym chciała właściwie poznać każde z tych 100 królestw, bo bardzo, bardzo ciekawiła mnie ta historia, ale niestety jest to książka krótka, jak na książkę, która mogłaby być rozwinięta bardziej, ma 400 stron, więc zadowalam się zdecydowanie tym, co dostałam. To, co było też świetne, to właśnie to, że oni muszą zdobyć pewien przedmiot i wokół tego przedmiotu krążą też różne legendy. To nie jest tak, że po prostu wymyślili sobie, a, weźmiemy to, bo będzie fajne. Nie, to jest obudowane jakąś tradycją, jakąś kulturą. To nie jest oderwana historia, która się dzieje w takiej nicości, a często tak jest w książkach młodzieżowych, mam wrażenie, że coś się dzieje, ale nie są ważne okoliczności, całe takie otoczenie. Tutaj jednak mamy jakąś genezę, jakąś namiastkę tego otoczenia, to nie dzieje się wszystko w próżni. I to, co mi się bardzo podobało, to bohaterowie trudni do oceny, bo Lira jest tak, no poznajemy ją jako okrutną zabójczynię, osobę, która po prostu nie ma żadnych wyrzutów sumienia, żadnych wątpliwości. Ona robi rzeczy, które wie, że ma robić, wie, że należą do jej obowiązku i wie, że właśnie te rzeczy wyznaczają jej wartość. To znaczy ona w to bardzo wierzy, chociaż oczywiście nie do końca tak jest. Bardzo mi się podobał też konflikt przedstawiony tutaj, właśnie Lira ta podmorska, a Lira ta bardziej człowiecza. Kiedy ona zdaje sobie sprawę, że nie wszystko to, co ona przeżywała, to co było związane z jej matką, było ok. Zaczyna zauważać, że właśnie traktowanie jej przez jej matkę, jej i innych ludzi
w ogóle nie powinno się zdarzyć. To nie jest królowa, na jaką zasługuje podmorski świat. Bardzo podobała mi się też postać, widzę, że ja wam mówię tylko to, co mi się podobało. Ale generalnie nie mam do tej książki większych zarzutów. Przejdziemy do tego oczywiście później, bo teraz mówimy o zaletach. Świetna była ekipa Eliana i sam Elian. Ludzie, którzy tak go kochali. To było troszkę tak jak w Córce Króla Piratów, że właśnie on jest piratem i księciem. Też bardzo walczy ze sobą, ponieważ on nie chce być księciem. On dobrze się czuje na wodzie, dobrze się czuje ze swoją misją, czyli z zabijaniem największych wrogów ludzi, czyli syren. A jego załoga nie była z nim dlatego, że musiała, że on jej płacił. To byli ludzie, którzy naprawdę mu ufali, którzy go uwielbiali i którzy po prostu czuli się jak jedna wielka rodzina. Pytałam was się o opinię, czy czytaliście, czy nie czytaliście, czy macie zamiar. I duża część osób mówiła, że początek jest super, koniec jest super, a środek jest nudny. Ja tego nie widzę. Oczywiście na koniec jest duża kulminacja, jak to zwykle na końcu książki bywa, szczególnie fantastyki młodzieżowej, gdzie cały czas dążymy do jakiegoś punktu. Początek był ciekawy, ponieważ poznawaliśmy naszych bohaterów, ich zwyczaje, ich cele, ich motywacje, natomiast ja się nie nudziłam na środku. Tu się naprawdę dużo działo, mimo tego, że oczywiście było monotonniej, bo jednak byli na statku. Co jakiś czas zatrzymywali się w różnych portach, w różnych królestwach, ale dzięki temu mieliśmy możliwość poznać bohaterów i oni nie byli po prostu opisani cechami, tylko my jako czytelnicy mogliśmy zobaczyć po prostu te cechy w ich zachowaniu. Miałam tutaj troszkę problem z niektórymi zdaniami. Miałam wrażenie, że one zostały przetłumaczone zbyt dosłownie i to nawet nie chodzi o sens, tylko o to, że było kilka takich zdań, że ja czytałam i mówię, nie no, coś jest nie tak. I na przykład konstrukcja była przestawiona, to znaczy, może to było dobrze. Po prostu mi się wydaje, że było kilka takich zdaniowych bubli tłumaczeniowych. Nie wiem, czy teraz znajdę, bo chyba nie zaznaczałam tych fragmentów. Nie zaznaczyłam ich, ale było takie, wiecie, to nie są ogromne wady, bo cała książka przez nią się płynie i nie zauważę takich zgrzytów. Natomiast miałam takie zdanie, że zamiast na przykład dziewczyna przypłynęła do statku, było przypłynęła dziewczyna do statku. To jest oczywiście przykład wymyślony przeze mnie teraz, ale wiedzcie, że jest kilka takich zdań, gdzie miałam wątpliwości co do tłumaczenia. I dla mnie to wprawdzie nie jest taki zachwyt jak na przykład dla Zuzi kulturalnej szafy, ale Pieśń Syreny w moich oczach zasługuje na 7 na 10. To nie była taka, wiecie, moja książka. To nie była też książka, która mnie absolutnie zachwyciła. Natomiast obiektywnie to było po prostu dobre. Nie mam się czego przyczepić, jeśli chodzi o fabułę albo o bohaterów. Tak jak wam mówiłam tutaj, oni byli świetni. Wykreowanie świata też było bardzo dobre. Więc tak oceniając, myślę, że to może być 7 na 10. Nie ulubieniec, ale książka, której czytania nie będziecie raczej żałować, a przynajmniej mam taką nadzieję. I teraz plan czytelniczy, tak jak wam pokazywałam już wcześniej, to jest ostatnie życzenie Sapkowskiego. I teraz się zastanawiam, co dalej czytać. Mam straszne wątpliwości, bo chcę czytać Było to słodsze niż miód Małgorzaty Reimer, reportaż o Albanii, ponieważ to jest książka, którą chcę przeczytać przed naszym wyjazdem na Bałkany. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę jeszcze się odzywać z update'ami. Chyba powiedziałam, że dzisiaj jest sobota. Jeśli tak powiedziałam, to dzisiaj jest piątek. Jutro jest sobota i jutro najprawdopodobniej nagram ostatni fragment tego vloga. Jestem aktualnie na 122 stronie Wiedźmina i naprawdę mi się podoba. Naprawdę. A co tu się stało z tymi karteczkami? Tak się wygięły. Naprawdę mi się podoba, wprawdzie nie jest to literatura, po którą bym sięgnęła tak sama z siebie, bo raczej fantastyka to nie jest mój gatunek. Natomiast cieszę się, że mam okazję spróbować troszkę takim klasykiem, powoli się stającym, mam wrażenie, właśnie literatury fantastycznej, czyli poznać książki pana Sapkowskiego. No, więc będziemy czytać dalej, może nie, raczej nie uda mi się dzisiaj tego skończyć, bo te literki są ultra małe i nie mogę czytać jakby ciągiem, ponieważ bolą mnie oczy. To, co mi się udało przeczytać w tym vlogu, to Daisy Jones and the Six i The Poet X. Te książki zasługują na 10 na 10, tak. Natomiast Seaweed Rising i Pieśń Syreny to jest 7 na 10, czyli książki, które polecam, natomiast nie staną się moimi ulubieńcami.
myślę, że to koniec tego vloga. Odezwę się do Was pewnie jutro, jak będę mieć czas z kolejnym vlogiem, więc do zobaczenia wtedy i mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał.